Siemanko, z tej strony Jędziak i dzisiaj chciałbym wam zrobić taki przegląd tego, co dostałem na urodziny, bo może was to interesuje, może nie, nie wiem, jak nie, to pa. To już tak od razu się pożegnam z tymi, których to nie interesuje. Ogólnie wiem, miał być dzisiaj odcinek z czegoś, ale jeszcze nie bawiłem się bardzo UCN-em, a muszę się do niego znowu przyzwyczaić. Wiecie, znowu te mechaniki, znowu to pieprzenie się po klawiaturze, nie było mi 5 dni, nie dotykałem się komputera w ogóle, więc no teraz muszę się od nowa przyzwyczaić trochę. A dzisiaj zrobiłem sobie przegląd po tym, co dostałem na urodziny. Formalnie dostałem od siostry, dostałem zegarek Casio, nie wiem jak to woli. Firmy Casio, dobra. Taki zegareczek fajny. Przyda mi się przede wszystkim na odcinki, kiedy na przykład będę coś grał, pyk i mam godzinę 15:04 i gram dalej. Więc no, to jest podstawa, dostałem zegarek, okej. Okay. Druga sprawa, pamiętacie złoma, na którego narzekałem wiele razy już, tego, który nie ma dotyku u góry? No to dostałem nowy telefon, w sensie, no dosłownie nowy, bo jest tak naprawdę najnowszy Xiaomi, czyli Redmi 5A. Oczywiście to nie jest sponsorowane, nie macie co się na mnie tak patrzeć i bzdyczyć, że robię reklamę Xiaomi, tylko ja po prostu mówię, że to jest Xiaomi Redmi 5A, bo no, jakby kogokolwiek to interesowało. Jeszcze go ogarniam trochę, ale no. Ale fajny telefonek. Troszkę za mały względem tego, zawsze się przyzwyczajam do takich dużych telefonów. I dostałem od dziewczyny, dostałem książkę FNAF-a, w sensie ten dziennik przetrwania, ochrony, który też już troszkę powypełniałem z nudów, bo czemu nie. Od tego on jest, żeby go wypełnić, więc dla beki sobie powypełniałem. Mogę wam, nie wiem, coś przeczytać. Na przykład to. Poczuj się w swoim miejscu pracy jak w domu. Co ustawisz na biurku, żeby było ci bardziej przytulnie? Narysowałam foksiaka, mój ukochany nóż, który w sumie na większości odcinków też pokazuję. Więc wiecie, nożyk musi być dla bezpieczeństwa. Ja zawsze mam go tutaj na biurku, więc czuję się jak u siebie w domu. No i kurde, tablet oczywiście. No, poziom mojego rysowania nie jest jakiś kopiarski, co widzicie, ale no cóż. Ja i mój JJ. Jednym ze sposobów na odzyskanie nadziei w pozornie beznadziejnej sytuacji jest próba wybiegnięcia myślami w przyszłość. Wypróbujmy to. Jak będzie wyglądało twoje życie za 5 lat? I tutaj był grób narysowany przez Majka, bo to jest dziennik podpisany przez Majka i jest skreślony, co nie? I był grób, no to ja tylko narysowałem do tego strzałki i podpisałem Jakub Kamiński i skreśliłem kwiaty, bo wszyscy o mnie zapomną przecież. Więc wiecie, ogólnie taki fajny, myślę, dziennik, taki dla faktycznie FNAF-owiczów, dla zabawy, jakieś wykreślanki, jakieś, nie wiem, tu były quizy różne o kasetach. O tutaj jakieś co wolisz na przykład z FNAF-a. Więc no to jest bardzo fajne, polecam. Naprawdę. Bardzo fajna książeczka. Ja się nią świetnie bawię tutaj dłuższy czas już. Już dobrą godzinę nad nią siedzę i się bawię nią, więc... No i czekolady dostałem jeszcze, ale... Minęło 5 dni nie pokażę wam już jej. O, tak, wiem co już myślicie. Ale cham! Nawet się nie podzieli! No. Ale jestem głupim grubasem, musiałem zjeść ją całą. Taką dużą czekoladę Milki dostałem o smaku Oreo. Więc wiecie. I to by było chyba na tyle, tak mi się zdaje. Czekolada, to, tamto, siamto. Chyba tak, chyba wszystko. W sensie z rzeczy od rodziny, bo jeszcze nie, żeby nie było, że zapomniałem. Dostałem masę fanartów na urodziny. Co też teraz wam się pokaże na ekranie. Kilka od znajomych, kilka, wręcz kilkanaście od mojej graficzki, Kisi, jeden od Black, którą pozdrawiam, jeden od Lisiastego, więc no, dużo tego, szczerze mówiąc. Troszkę się tego napojawiało, co oczywiście leci też do fanartów, tylko to będzie miało oddzielną rubrykę, jako jak będę robił fanarty part 4, to po prostu zrobię oddzielną rubrykę, że na 16 urodziny prezenty, tak jakby. Więc także tego. Ogólnie, no... Świętowaliście ze mną. Z czego się bardzo cieszę i dziękuję, że świętowaliście w sumie ten dzień ze mną.
Wiem, że tam niektórym nie odpisywałam, ale tam, gdzie wyjechałem, był taki średni zasięg. Średnio internet miałem, więc tak jakby nie mogłem bardzo nawet pisać, odpisywać. Więc jak, nie wiem, ktoś do mnie pisał w tym czasie i na przykład odpisałam mu wczoraj dopiero, bo wczoraj wróciłem, no to proszę się na mnie nie gniewać, ale nie ode mnie to zależało. A inna sprawa, że w drodze zacząłem się bawić nowym telefonem, z którym też było pierdzielenia się, bo ma zabezpieczenia, o których w życiu bym nawet nie pomyślał. Oczywiście dostałem jeszcze wpłaty pieniężne, w sensie dostałem Paysafe karta na 50 zł, którego zachowuję na Bendiacza 5, albo jakieś tam grubsze pieniądze, które chcę przeznaczyć na słuchawki. Tak, wiem, słuchawki. Wiem, jestem geniuszem, bo mam słuchawki, mam je od BL-ki warte prawie 300, ale tak jakby nie mają wejścia AUX, więc nie mogę ich podłączyć pod komputer. A mój komputer jest za głupi, żeby mieć, że tak powiem, Bluetootha, żeby odbierać Bluetootha, przez co też dochodzi kolejny problem, czyli nie mogę korzystać z tych słuchawek do tego komputera, a naprawdę bardzo chcę zmienić te złomy, które mnie już denerwują od dłuższego czasu, ten plątający się kabel. Dlatego wezmę sobie 5 dych, pojadę do sklepu i po prostu kupię sobie jakieś słuchawki, żeby po prostu je mieć. Bo te już są denerwujące coraz bardziej. Poza tym wyglądają już jak zmięte gówno, szczerze mówiąc. To by było chyba na tyle. Omówiłem wam wszystko, co posiadłem w urodziny. Poza tym jest inna informacja, że wczoraj się dowiedziałam, że się dostałam do szkoły wymarzonej, tak jakby na mechatronika. Więc tak jakby też jestem szczęśliwy, bo się dostałam do wymarzonej szkoły w wymarzonym miejscu i o wymarzonym kierunku, więc wszystko fajnie, git. Na razie się życie mi troszkę układa. Pomimo tego roku cierpień w szkole, sam kanał się układa. Dobijamy 700 subów, tak jakby wow, bo ostatni raz, jak byłem w niedzielę na kanale, jak jeszcze miałem internet, to miałem 687 chyba subów. Teraz mam 697, czy tam 8 nawet. Więc no, wow, just wow. Za niedługo pojawią się odcinki z UCN-a przede wszystkim, no bo jednak no, to jest gra, którą chciałbym rozegrać formalnie, bo UCN to tak. Ostatnio wczoraj na live widziałem, że Dawko ma rekord na 49-20, czyli nie wbił tylko jednego animatronika na trybie 20, znaczy na trybie 20, na 20 poziomie agresywności, więc formalnie i na 50-20 ma 3 minuty 41 sekund i 40, więc. Więc prawie piątą, bo piąta się zaczyna od 3:45, więc Dawko to przejdzie. Trzymam za niego kciuki, bo on to przejdzie. Ja to wiem, że on to przejdzie. Eleven też jest blisko, też już dobrze mu idzie. Też coś tam mówił, że na jakimś innym komputerze przechodził chyba tryb. Przeszedł chyba tryb 43:20 czy 42:20, coś takiego. Więc też jest bliski przejścia 50:20. Więc no. A ja kurde się trzymam 2600 punktów. Czyli całych 13 animatroników na trybie 20. Ale chcę dobić 5000 punktów. To jest mój taki achievement, który chcę zdobyć. Ale dobra, odcinek i tak jest bardzo taki pogadankowy. Mam nadzieję, że was bardzo nie zanudziłem w ten sposób, bo no tak, jednak pogadankowy odcinek, jak nie wiem. No cóż, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ktokolwiek to wysłuchał. Jak chcecie mi dać znać, że ktoś tego wysłuchał do końca, to nie wiem, napiszcie w komentarzu, nie wiem, Mdziak jest złojem, złojem, złojem i wtedy przypnę wam serduszko na pewno. Bo ogólnie przypinam serduszka osobom niektórym, ale no wiecie, tutaj będziecie mieli stuprocentową pewność, że przypnę serduszko. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!